Hej, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym let's playu na moim kanale z darmowej gry All The Way Down. Jest to horror. Krótki, myślę, że ogramy całość w mniej więcej 20 minut, no ale zobaczymy, czy nam się spodoba. Zobaczymy, co gra będzie sobą reprezentować. Można ją, jak mówiłem, pobrać za darmo. Jest wykonana w Adventure Game Studio. Zaczynamy. Where the hell did this storm come from? Czyli mamy burzę śnieżną, no i bohatera. Żadnego takiego większego wprowadzenia, który by nam opowiadało o tym, kim jest nasz protagonista, co sobą reprezentuje, no ale taka jest, myślę, cecha wielu darmowych gier krótkich, że nie bawią się w jakieś wprowadzenia. I have nothing to mail. One of those British mailboxes. Interfejs standardowy, prawym przyciskiem myszy coś oglądamy, lewym działamy. Natomiast to, co zwraca uwagę, to jest voice acting. W darmowych przygodówkach to jest rzadkość. Never have I been happier to see an open convenience store. No i wizerunki bohatera przy dialogach. It's the sign for the National Lottery here in England. I don't play. A Spar. It's a chain of convenience stores here in the UK. Ja zazwyczaj też nie gram w na loterii, no bo to tylko od szczęścia zależy, czy się wygra. Kiedyś grałem więcej u bookmacherów, teraz już tak od czasu do czasu tylko. It leads into the convenience store. Bo w pewnym momencie już za mocno mi to wjeżdżało na psychikę i musiałem zredukować niemal do zera. Oh, thank God. Listen. You local? I'm sorry? I don't recognize you. No, I was hiking and got lost in the storm. It just dropped right on me. Came out of nowhere. Lost my pack, lost everything. I'm very sorry to hear that. The nearest town is about 8 miles to the west. Follow the road, past the pub, and onto the main track out of the village. Well, hold on a minute. I can't walk in this. Have you seen the weather? It's beyond lucky I even found this place. You don't know how wrong you are. Where, is this place, by the way? I don't remember seeing anything in this area on my map. Before I lost it, that is. You're in Millvale, a small mining village. Mine's closed now, of course. They don't put us on maps. Not anymore. Czyli wioska górnicza, która nie jest pokazywana na mapach. Natomiast tutaj pani raz, że ona wygląda na starszą niż na wizerunku. Na tym wizerunku wyglądała na młodą kobietę, tutaj na starszą. A dwa, no to wysyła nas 8 mil. W taką burzę śnieżną 8 mil iść. Nie byłoby to rozsądne rzeczywiście. Can I use your phone? I'm afraid that's out of the question. The storm knocked out the main trunk line. Not that it would do you any good, of course. The storms made the roads far too treacherous for anything. Do you know anywhere I could stay? Stay? Millvale? You mean overnight? Sure. I'm not sure that would be a good idea. The next town is really not that far. Just stick to the road and keep your head down. Are you nuts? 5 minutes ago, I was resigned to freezing to death in the dark. Anything is better than 8 miles in this. Try the miner's arms. It's just down the road. They don't generally put people up. But they might be able to do something. Czyli może coś się dla nas znajdzie. Jeśli chodzi o voice acting, to bardzo dobry jest w przypadku głównego bohatera. Oczywiście jak na standardy gier darmowych. Natomiast już nieco gorszy w przypadku tej pani. What do you think I should do? Brave the storm. It's better than anything you'll find in Millvale. What can you tell me about Millvale? Well, not much really. I'm not local. I live in Hartington, a few villages over. My employer, they shut up shop there, so I had a choice of taking the job here or being made redundant.
seems like an eternity ago now. This place, it... Well, I shouldn't burden you with my problems. How are you gonna get home? I'll weather the storm in the shop tonight. It's safe enough, I think. Could I, maybe stay here tonight? Keep you company? No! I'm sorry. I don't think that would be a good idea. I don't know what they think of me putting up a stranger. Sure, I guess. No, niewątpliwie jest to dziwna miejscowość, albo ta pani jest dziwna. Nie chcę, żebyśmy tutaj zostali. Where did you say I should go for a bed? The Miner's Arms, which is down the road. I guess I'll get going. Take care. Czyli ulicą w dół musimy iść do Miner's Road. Some old guy. Looks like a local. Przygarbiona sylwetka. Are you local? Can I please get past? You're blocking the sidewalk, pal. Not local, then. Not local, no. Next village is not far. Just be on your way. Now for here. Jesus, what's wrong with these people? Zdecydowanie przyjezdni chyba nie są tutaj mile widziani. To, na co warto zwrócić uwagę, bo jeśli chodzi o muzykę, jest Miner's Arms. Jeśli chodzi... Nie Miner's Road, tylko Miner's Arms. Jeśli chodzi o muzykę, no to to udźwiękowienie to jest taka prosta, ale niepokojąca nuta. Wprowadza atmosferę, natomiast oczywiście nic wielkiego. Natomiast jak na grę darmową, no to ten pixel art stoi na naprawdę wysokim poziomie. Jest na czym oko zawiesić. It's way too high to even touch. The Miner's Arms. Looks recently painted. I can't see inside. The barman, I guess. Another old guy. I think I might be the youngest guy in town by a few decades. To znaczy, że ta kobieta była jednak starsza, czyli ten wizerunek trochę przekłamywał rzeczywistość. Hey up there, lad, what can I get for you? Hi there. Honestly, it's just nice to not be asked if I'm local. Oh, it's quite clear to me that you aren't. You don't have quite the right look about you. You know, that's exactly what I thought. What can I get for you, then? A warm bed is really what I need. I was speaking to the lady at the store just down the street. She said you might be able to put me up for the night. I know it's an imposition, but I've got cash and I'm willing to pay extra for your trouble. She said that, did she? Sorry? Girl up at Spa? Yeah. Alright, you know what, lad? I do have a room for you. It's been a while since it's been used, but I'm sure I can make you comfortable enough under the circumstances. Thank you. That's very reasonable of you. Just sit tight, lad. You're a fool. Excuse me? A damned fool if ever there was one. Well, you're awfully polite. Must be that British charm. Can't you feel it, laddie? Can't you feel the evil? You're drunk. Aye, it's the only way to be in Millvale. Alright, I'll bite. I got nowhere else to be. What is it then? Satanic cult? Serial killer? Because let me tell you, I've seen every bad horror movie. That's the thing with people, isn't it? If there's something out to get you, it's just another person with fewer scruples than yourself. Set yourself down, laddie. I'll tell you. Bloody hell. Bloody pigs broke right in half. They don't make them like I used to, that's for bloody sure. It started just as rumors. Noises here and there. Where is everyone? Hello? Sound off down there. How queer. Czyli teraz wcielamy się w człowieka z opowieści tego pana, który nas nazwał głupcem.
No i zobaczymy, co tutaj się wydarzyło. Jakieś dźwięki ponoć tutaj słychać. Then it began to affect the miners. Miał jakiś wpływ na górników. Can't reach it. They put the post lamps high up, so we don't go knocking them about. No tak, no ten voice acting w przypadku tych postaci pobocznych już nie jest tak dobry, ale to zrozumiałe. Jest, myślę, na takim akceptowalnym poziomie. Może nawet lepszy niż w niektórych współczesnych grach, które się sprzedaje. Oh no, the bloody igniter's blown. Plenty of oil, but I need some way to light it. First it was little things, just odd little ticks. They'd mutter about them, the deep ones. The deep ones. Wielcy w głębinach, tak? Dobra, trzeba coś tutaj chyba zapalić. Lampę. I can't go down there without a bloody light. I've wrapped the handle in my old hanky. Then started the accidents. They found a miner with his pick driven into his eye socket. Still alive and still muttering to himself. No to rzeczywiście okaleczeni górnicy. Coś się zaczęło dziać niedobrego. Next came the sightings. The miners themselves never said anything. They were too close, you understand. The miners knew. It were no mystery to them by now. Okay, I've lit the pick handle. It's only a tiny flame, mind. No use for actually lighting me way. There, quite the little problem solver, aren't I? They knew where they came from. Down there. Down deep. All the way down, some said. Of course, the worst is yet to come. They won't be satisfied with Millvale forever. Oh no! Neat story, pal. If Millvale is so terrible, why doesn't everyone just leave? You don't understand, laddie. They're not just down there. They're up here too, in our minds. I can hear them even now. It's only the booze that keeps them at bay. That might be the most elaborate rationalization for a drinking problem I've ever heard. You almost had me going, old man. Your room's ready, lad. Time to hit the hay. Czyli podsumowując, to zło, które było w kopalni i które się wydostało na zewnątrz, ono zawładnęło umysłami mieszkańców i tylko wódka jest w stanie wyciszyć te, nie wiem, te stwory, te głosy, które pojawiają się w głowie. I feel kind of exposed in here. I mean, really, anyone could just come right through that door. Anything. Cheap, ugly paintings. The door has a bolt on it. I guess that makes me feel a little better. I guess I should get some sleep. What was that? Is someone there? Oh no. They're here. I can't, they're out the door. No, trzeba uciekać. Przez okno. I can't just jump. Czyli trochę scena jak, no i generalnie cała otoczka tego miasteczka jak z widma w Innsmouth od Lovecrafta. Okay, here I go. You're awake. Ugh. What
what happened? You're not very good at knots, it seems, lad. Banged your head right bad. I was hoping to get you quietly, but there we are. What's going on? Let me go. Oh no, I'm afraid not. You've a service to render unto your fellow man, you see. What are you talking about? We need to keep them down there, lad. All the way down. Them? You're insane. Aye, well, it's the only way to be around here, you see. In Millvale. You're delusional. You can't feed me to figments of your imagination. Feed you to them? In a sense, I suppose. I wonder how long you'll keep them satisfied. What are you talking about? I don't know what they eat, if they eat at all. But it's not meat. They like the fear, you see. The pain. We were getting a bit desperate, to be honest. It's not enough for them. We do what we can, but funny thing, it's flesh. Eventually you get used to the burning, the cutting, the ripping. It stops being pain, stops being fear. You start to appreciate the exquisite nature of it all. They don't like it when you want it. What are they gonna do to me? I don't know, lad, but you'll not be seen again. Wait. I'll shout, I'll scream, everyone will hear. They know, lad. Nawet jeśli ktoś usłyszy, chyba nikt nam nie pomoże. Te istoty karmią się strachem, karmią się bólem. It moved a little. I can't move. It's coming loose. There! I think I can untie myself. It's locked. Drzwi są zamknięte, ale tutaj jest jakaś dziura w podłodze. It does look like the only way out. I can't exactly jump. Wygląda na to, że to jedyna droga ucieczki. Zabierzmy to, co może nam się przydać. I'd rather not turn the light off. No, problem polega na tym, że to powinno być miejsce interaktywne. That won't help. It's way too short to be any use. Dobra, jest. Kabel elektryczny. No, musimy się spuścić po linie w dół. That won't help. No, ale musimy to gdzieś przywiązać. Może tutaj. No i w drogę. God, help me. I feel watched. Czujemy się obserwowani. No tak, bardzo ładne, klimatyczne są te lokacje, trzeba to przyznać. I really don't want to touch it. Looks like he's been here a long time. He had some matches in his top pocket. They look like they'd still work. Pudełko zapałek, te udało nam się zdobyć. Candle is no real use for lighting. Ale small and nearly spent. Zapalmy. Może rzuci trochę światła na naszą sytuację, ta świeczka. No niewiele tego światła się pojawiło, ale jest. A mine cart. I could ride this out of the mine. It must come out somewhere. The brake is on. It won't move. It's rusted over. I can't move it. Gra jest naprawdę bardzo łatwa, bo niewiele jest tych przedmiotów w ekwipunku i nie ma większych problemów z rozgryzieniem tego, co należy zrobić. It won't budge. The lever is rusted stuck. Czyli to nie wystarczy. Tutaj można to przeoczyć. Znajduje się jakaś puszka.
I really don't want to touch it. I've collected some of the oil in the can. That won't help. It's too thick. It won't flow into the gaps. No to użyjmy w takim razie na tej świeczce. A to używanie przedmiotów. Okay, it's much more fluid now. Wydaje się takie trochę, może delikatnie amatorskie, że takie wielkie wyciągamy wizerunki przedmiotów, no ale działa to bez większych zarzutów. Okay, the joint is greased. The brake is on, it won't move. A czyli musimy jeszcze użyć tej dźwigni. The lever is still stuck. I need some leverage. No właśnie, potrzebujemy tego prętu. It's loose. The brake is off. No i w drogę. Może uda nam się wydostać, a może, okay. Może nie. Time to go. I had made it. I escaped Millvale and their insanity. But I can't escape the dreams. It was all a lie, wasn't it? The deep ones, the fear. Why do I feel them, even awake? Why do I hear them? Why do I hear their voices? Cthulhu. Cthulhu. Oczywiście. I ciekawe, pomoc Wiktora Pfluga, który ostatnio wdał się w konflikt z Dave'em Gilbertem. Wiktor Pflug pracował nad Primordią, pracował nad Strangeland między innymi. No cóż, gra ciekawa. Nie jest to poziom najlepszych darmowych przygodówek może. Horrorów, na przykład od Octaviego Navarro. The Sapper miało taką większą wymowę. Myślę, że była mocniejszym tytułem. Było. Natomiast tutaj no, jest ten klimat. Są interesujące nawiązania, zwłaszcza do widma z Innsmouth. Zresztą konstrukcja jest podobna do widma z Innsmouth, bo również to zakończenie ma pewne punkty wspólne z tym doskonałym opowiadaniem, moim ulubionym opowiadaniem Lovecrafta. Może ex aequo z mini powieścią Przypadek Charlesa Dextera Warda. To są moje dwa ulubione tytuły od Lovecrafta. No to widmo nad Innsmouth jest bardzo takie emocjonujące i polecam, jeśli ktoś nie czytał, to jest taka chyba najlżej strawny utwór Lovecrafta. Lovecraft pisze w specyficznym stylu, używa dużo takich określeń, dużo takich przymiotników mocno nacechowanych emocjonalnie, może bluźnierczy, w polskim tłumaczeniu się bardzo często u niego pojawia takie słowo, bluźniercza geometria nawet w jednym z opowiadań. Ale generalnie mimo podobnej konstrukcji warto czytać moim zdaniem Lovecrafta, może dawkować sobie odpowiednio te jego opowiadania, dlatego że właśnie przez to, że są one napisane w takim specyficznym i często podobnym do siebie stylu, to żeby nie przedawkować, nie? Czyli powiedzmy 2-3 opowiadania, dzień przerwy, kolejne, myślę, że to jest dobry pomysł i kto nie czytał, to polecam. To było All The Way Down, dajcie znać, czy wam się podobało. Gier darmowych oczywiście nie oceniam, niemniej gdyby to była gra komercyjna, no to bym na pewno szczególnie pozytywnej oceny nie wystawił, no bo gra na 20 minut i szybko się kończy, prawda? Mogła jeszcze trochę potrwać. Sporo, na przykład nie wiemy niczego o głównym bohaterze, wprowadzenie mogło być jakieś. Wiadomo, że widmo nad Innsmouth było bardziej emocjonujące niż to, co tutaj widzieliśmy. Tam ta fabuła się jednak trochę rozwijała, te kontakty z miejscowymi były ciekawsze niż tu. No ale jak na taką darmową produkcję to
Myślę, że nie ma co narzekać. To już wszystko z mojej strony. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia.